Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj przed Wami film trochę z innej beczki. Nie będzie motocykli, będą komputery. Film taki serwisowo-montażowy. Kupiłem nową kartę, jak niektórzy wiedzą, którzy śledzą ten kanał. Jakiś rok temu sprzedałem swoją kartę RTX-a 2070 Super, bo myślałem, że kupię sobie nową kartę jakiegoś RTX-a z serii 30. Nie udało się, ponieważ kart zabrakło. Teraz ceny trochę zaczęły spadać. Już mam dość holdowania, czekania, męczenia się na wyświetlaczu obrazu zwykłym. Muszę mieć kartę do montażu filmów, żeby praca szła lepiej, wygodniej i przyjemniej. W pierwszej części otworzymy tą paczkę z XCOM-u, elegancką. Może jak będzie jakieś uszkodzenie, to od razu będzie podstawa do reklamacji, ale załóżmy, że tak nie będzie. Potem wyjmiemy starą kartę, przeczyścimy kompa, wrzucimy nową i taki to będzie film, moi drodzy. Także zapraszam do oglądania. Mam fajny nożyk do otwierania, ale nie wiem, czy to jakoś by się nie udało. Może tak. Dlaczego nagrywam z zewnątrz, a nie w moim super studiu? Z prostego powodu, ponieważ tutaj mam taki kompresor zrobiony z lodówki i on, moi drodzy, ma za zadanie wydmuchać kurz z kompa, a w domu to raczej byłoby tak średnio. Taki to model, moi drodzy, RTX 3070, 8 giga pamięci, wydaje się nieotwierany, także zobaczmy, co jest w środku. Karta, no już powiem Wam, że no nie jest to najlepsze wydanie. Dwa wentylatory, budżetówka typowa. O, już zniszczyłem pudełko. Dlaczego nie chcesz wyjść? O, ten karton jakiś taki mięciutki w ogóle. Powiem Wam, jak miałem tego Zoltaka 2070, to jak się otwierało tamtą kartę, to naprawdę no było wybajerzone i pudełko. I wszyściutko, co my tu mamy? Jest jakaś gąbka zabezpieczająca, jakiś, moi drodzy, manual. Jak to zamontować? No i dobra, najważniejsze, co my tu mamy, karta zabezpieczona w folii antystatycznej. W sumie to mogę nagrać w domu, żeby była lepsza jakość dźwięku, ale... Backplate, moi drodzy, metalowy. Dwa wentylatorki. No dobra, no wygląda to wyśmienicie. Wszystko wygląda jakby nowe. DisplayPorty 3, jedno HDMI, ale będę używał DisplayPortu. Mam już monitor od dawna fajny, który powinien w 2K fajnie chodzić, ale karty nie miałem. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, teraz do montażu, do skrzynki. Zaraz zobaczymy tylko jeszcze, co tam w tej skrzynce jest, bo dawno nie była otwierana. Myślę, że tam jest dość sporo kurzu, ale mam tutaj taki... Kupiłem, moi drodzy, zestaw sawek, nie będę teraz przedłużał już, kurczę, zestaw sawek precyzyjnych. Zobaczcie, jak to wygląda. Podłączymy to pod odkurzacz i będziemy wysysać kurz. Taki badziewiak, jakieś 3 dychy za to dałem, ale będzie dobrze, pewnie czyścił te zakamarki. Dobra, przechodzimy do dalszej części. I moi drodzy, nie wygląda to jakoś tam tragicznie. No jest trochę kurzu, wiadomo, ale myślałem, że będzie gorzej. Zobaczcie, jaką mam kartę teraz. Jakiś typowy, nie pamiętam nawet, co to jest. Zobaczmy, jak to. No, trochę tu się
trochę się kurzy, ale tragedii nie ma. Szybko. Szybko ten kurz schodzi dalej. Szybko ten kurz po prostu zmyka z moich radiatorów. O, zobaczcie jaki mam kompresor, kurde. Dobra, ja się biorę za czyszczenie i lecimy dalej. Zdjąłem, moi drodzy, przedni panel, górny panel. Jest tego kurzu w tych szczelinach, ta obudowa, można powiedzieć, którą mam, nie jest jakoś super przewiewna. Jeszcze co zobaczymy od dołu, pewnie jest od zasilacza siatka. Ole, no jest kurz, ale tragedii nie ma. Dobra, biorę się do dalszej części roboty, żeby nie przedłużać. Widzimy się w zakończeniu i wtedy, kiedy zamontuję już, karta będzie zamontowana. I taka to była, moi drodzy, karta. Zotac 2 giga ramu. Mam nawet pudełko od niej. Nie wiem, czy do Żyda pójdzie, czy mi się przyda do tych moich konstrukcji. Czas na tego bydlaka. Jeszcze później wstępnie już oprzyściłem temat. I możemy montować filmy, kurczę, z wygodą. Nic tu nie widzę. Siedzi. Nie mam tego zabezpieczenia, dlatego nie słyszę tego pstryku. Gdzieś po prostu zgubiłem. Dobra, jest elegancko. Teraz jeszcze tylko prąd. I jest luks. Moi drodzy, chyba się operacja udała. Ja już zakończam. Te przystawki, powiem wam, bardzo fajne. Fajnie kurz wyciągają. Tu jeszcze troszeczkę poprawię to, ale to nie musi, wiadomo, być każde ziarenko kurzu wciągnięte, bo to i tak za chwilę coś wleci. Ale do samochodu byłoby luks. Podlinkuję wam. Podlinkuję wam również kartę i specyfikację. Ja już temat karty zamykam na kilka lat. Teraz mogę montować filmy. Pewnie już niedługo wleci filmy z pewnym motocyklem. Jest z takich pierwszych moich wrażeń. Całkiem ciekawa maszyna. A potem coś speedbike'em się nakręci, albo jeszcze wcześniej speedbike'em się nakręci, bo wiecie, tam z tamtym motorkiem będę miał dużo montażu, klejenia, przeklejania, kombinowania. Speedbike'a wsiądę, może nagram jakiegoś vloga, bo wiem, że niektórzy czekają. Kanał nie umiera, kanał się kręci, wiadomo, regularność jest słaba. Dziękuję wam za zaufanie, tak czy tak, że cały czas jesteście i piszecie komentarze, bardzo miło. Na pewno was nie zostawię, na pewno na tym kanale będą różne rzeczy, nie tylko motocykle. Ale to się okaże już wkrótce, co będzie. Tymczasem do usłyszenia, dzięki za uwagę.
zostawcie po sobie jakiś ślad i elóweczka. Do następnego.